No i bardzo dziękuję, że przybyliście tak licznie tutaj na to spotkanie, zwłaszcza, że termin jest taki niewygodny społecznie, nazwijmy to, bo to dużo się dzieje na różnych tam cmentarzach, o tym też troszeczkę będziemy mówili. A dzisiaj no, tematem spotkania jest ukryta moc w nas. To jest jakby sprawa, którą warto znać, warto wiedzieć, co w nas siedzi, w środku, jakimi mocami dysponujemy. I kim tak naprawdę jesteśmy, bo to też jest najistotniejsze, może od tego trzeba by było zacząć. Czym, kim jesteśmy? Bardziej chyba nawet czym niż kim. Jak to sobie uzmysłowimy, to dopiero wtedy będziemy mogli poruszać następne tematy. Więc może tu tak na początek obrazoburczo powiedziałbym, wszystkie systemy religijne mówią, że człowiek jest taką jakby kropelką Boga, dzieckiem Boga, kimś, kto pochodzi od Boga. I później następnie te systemy stłamszają człowieka do roli jakiegoś tam bardzo słabego podmiociku, który musi żebrać o miłość, litość, pieniądze i wszystkie te dobra, którego pragniemy tutaj w życiu, musi żebrać u jakichś sił zewnętrznych, u jakichś bogów, którzy gdzieś są w oddali, którzy są mściwi, tak, tutaj wszechobecny tutejszy Bóg sam o sobie tak mówi, że jest mściwy, okrutny i nie znosi konkurencji. Więc ja może tu tak obrazoburczo, bo bardzo lubię włożyć kij w mrowisko, czy tam między szprychy i też jakby zburzyć pewne systemy wierzeń i pewne schematy, które funkcjonują w ludziach, od razu wam powiem, że ludzie są bogami. I to nie jakimiś tam małymi kropelkami, które są podległe innym bogom, tylko jesteśmy dziećmi Boga, które posiadają wszystkie te same moce, które posiada Stwórca. Stwórca, najwyższa siła, wszystko co jest. Bo praktycznie Bóg jest wszystkim, co jest. To jest Bóg jest myślą, Bóg jest energią, Bóg jest miłością, Bóg jest światłem. I my również mamy te cechy. Jeśli będziemy o tym pamiętali, ja wam przypomnę później i pokażę pewne aspekty życia, o których często nie wiemy, bo nam w życiu to wymazano gumką myszką i powiedziano, że jest zupełnie inaczej. Jeśli będziecie wiedzieli, jakie macie moce w sobie, jakie możecie wykorzystać i że to działa, wtedy zupełnie inaczej będziecie mogli podejść do swojego życia i inaczej je kształtować. Więc jesteśmy bogami. To zresztą potwierdza nawet fizyka kwantowa. Kiedyś ktoś powiedział ze 100 lat temu, że niedługo nastąpią takie czasy, że oficjalna nauka akademicka potwierdzi istnienie Boga. I właśnie fizyka kwantowa w obecnych naszych czasach to robi. No to dzieje się stopniowo, bo to już w 1920 roku zaczęły się te pierwsze odkrycia fizyki kwantowej, ale ogólnie to wszystko potwierdza. Jesteśmy tak jakby fraktalami Boga. Fraktalami. Rozszerzamy się, jesteśmy hologramami, czyli posiadamy wszystkie informacje, jakie posiada całość. Pomimo tego, że jesteśmy tylko cząsteczką tego Boga, to posiadamy wszystkie informacje, jakie posiada całość. W związku z tym nie mamy żadnych ograniczeń, no bo czy ktoś może powiedzieć, że Bóg ma jakieś ograniczenia? No chyba nie jesteśmy w stanie, w naszych umysłach tego nie ma, prawda, że Bóg jest ograniczony czymkolwiek. Więc jeśli sobie to uzmysłowimy, że jesteśmy fraktalem, kropelką boskiej energii i że mamy wszystkie te przymioty, które posiada Bóg Stwórca, to już możemy stanąć naprzeciwko naszego życia, naprzeciwko naszym wyzwaniom w zupełnie innej roli. Nie musimy niczego od nikogo prosić, możemy sami sobie wszystko kreować. Żeby to nastąpiło, powinniśmy oczyścić się ze starych programów, które nas stłamszają i które pokazują nam zupełnie zafałszowany świat. Świat, który jest fałszywy, odwrócony. Po to tylko, żebyśmy byli zagubieni i żebyśmy oddawali swoją energię pasożytom, które akurat rządzą tym światem, w którym żyjemy. Pasożyty też są częścią nas, no bo jeśli jesteśmy wszystkim, co jest, no to one również są elementem nas samych. Ci wszyscy ludzie, którzy nazwijmy to, nazywamy, że nas krzywdzą, tłamszą, sprawiają jakieś kłopoty, też są fragmentem nas. No i dlaczego tak się dzieje? No dzieje się to dlatego, że
gdybyśmy byli tylko samym światłem, tak jak mówi się o Bogu, że Bóg jest miłością, światłem i niczym innym, to wtedy nasze życie byłoby mdłe i nudne. Tak ja uważam. My zanurkowaliśmy tutaj w te ciała, w ten najcięższy ze światów, ciemny, okrutny, bolesny i tak dalej, po to, żeby doświadczać światła i cienia. Bo dopiero jeśli jest cień, mamy kontrast przy świetle i widzimy, co się dzieje, i to nabiera jakichś kształtów, soczystości i dynamiki i w ogóle jakiejś treści. Dopiero wtedy możemy czegoś doświadczać. Ja mam takie z medytacji wynikające jakby spostrzeżenia, bo zastanawiałem się, dlaczego jestem w tym okrutnym świecie, przecież często życie mi dupę skopało. I nieraz przeklinałem życie, przeklinałem świat i byłem bardzo zrozpaczony. Serce miałem wielokrotnie złamane. Też tam no, miałem wielkie pretensje do kobiet, które rzekomo złamały mi to serce moje. No ale teraz to widzę zupełnie inaczej i się śmieję, jak o tym myślę, ponieważ dlaczego tu zanurkowałem? Zanurkowałem, bo tam w niebiesiek było już nudno. Ciągle chóry anielskie, jakieś aleluja, słoneczka, ciastko z kremem i tak dalej. Żygać się chciało i w końcu dusza zapragnęła doświadczać czegoś soczystego, takiego no hardkorowego, rzekłbym. No ja akurat jadę po bandzie przez całe życie, więc to jest akurat mój wybór. No ale to też jest kwestia odwagi i tego, co się chce doświadczać. Inni wolą delikatniejsze doświadczenia. Ale wyjaśniam, że te doświadczenia bardzo, bardzo są potrzebne i rzekłbym konieczne. Po to tu jesteśmy. Jesteśmy po to, żeby doświadczać. Każdy wybrał sobie jakąś inną przygodę i rzeczy, które chciał doświadczyć właśnie w tym, a nie innym wcieleniu. Potem jak się tutaj już zadomowimy, wyjdziemy kanałem rodnym z łona matki i zaczynamy żyć jako dzieci ludzkie, dzieci matki Gai, to wtedy akurat przychodzi system i wymazuje nam gumką, myszką pamięć. I wtedy jesteśmy jak tabula rasa i nie wiemy, kim jesteśmy właśnie, czym jesteśmy i po co tu jesteśmy. No i potem nasi okłamani przez system rodzice wciskają nam jakieś rzeczy nieprawdziwe, w które wierzymy, no bo dziecko ufne jest i przyjmuje wszystko, co mu powiedzą. Później przychodzi jakiś koleś w czarnej sukience i wtrynia jakieś jeszcze inne farmazony, wstawiając programy, które zniewalają jeszcze mocniej. No i tak się to wszystko jakby rozwija i potem dochodzimy do jakiegoś tam wieku nastoletniego i dowiadujemy się, że właściwie to musimy się uczyć, później robić jakąś karierę albo nie, ożenić się lub nie, no zestarzeć i umrzeć. No, a ja wam powiem, że doszliśmy już do takich czasów, że możemy sami siebie przeprogramować. Możemy się przeprogramować i po pierwsze, wcale nie musimy się zestarzeć. Po drugie, możemy efekt starości odwrócić. No bo kto Bogu zabroni? Możemy, tylko trzeba o tym wiedzieć i usunąć programy, które funkcjonują w nas tutaj głęboko, które wprowadzili nam rodzice, kapłani i różni inni tacy misiowie, którzy są zainteresowani, żeby nami sterować, ograbiać nas, oszukiwać. No bo chyba sami wiecie, że jesteśmy ograbiani i oszukiwani, bo chociażby te 80% podatku, na które wiele osób pracuje, to już jest grabież pierwszej wody. No nie będę w te tematy wchodził, bo jeśli przeprogramujecie się na bogów, jeśli przypomnicie sobie, że jesteście bogami, to wtedy te sprawy nie będą was interesowały i będą was omijały. Ponieważ będziecie mieli taką wibrację, że świat zewnętrzny, świat jaszczura nie będzie was dostrzegał. I to jest bardzo istotne tak samo. Ja tu mam trochę ściągawek, tak żeby nie odejść za bardzo od tematu. No więc wrócimy teraz, wejdziemy teraz na temat prawdy. Czym jest prawda? No bo jedni mówią, a tutaj ta religia mówi prawdę, tu jedynie słuszna prawda, tam jeszcze politycy wciskają jakąś prawdę. No i gdzie ta prawda leży tak naprawdę? O, ładnie mi się powiedziało. No więc moim zdaniem, i tutaj ja właśnie zaznaczam, że ja wygłaszam tutaj swoją opinię i wcale nie oczekuję, że musicie w nią wierzyć, czy że będziecie w nią wierzyli, czy w ogóle to przyjmiecie. Rzucam przed wami takie moje pucle wielokolorowe z mojej układanki pucli. Możecie z nich sobie wybrać te kawałki, które wam pasują, albo w ogóle odrzucić wszystko z tego, co wam tutaj dzisiaj powiedziałem i powiem. Więc czym jest prawda? Prawda jest wszystkim. Moim zdaniem prawda jest wszystkim. Nie ma jednej prawdy. Po pierwsze, każdy ma swoją prawdę wewnętrzną. Prawdę, która kieruje go w życiu,
która prowadzi go do spełnienia, do tego, aby zrealizować misję, jaką przyjął sobie przed narodzinami, wchodząc tutaj w ciało fizyczne, w tym świecie. Po drugie, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Prawda zawsze jest po stronie każdego. Nawet jak dwóch się kłóci, to każdy z nich ma prawdę w sobie i prawda jest po jego stronie. Bo żadna z rzeczy, jakie mamy tutaj w tym świecie, nie jest ani dobra, ani zła. Ona jest po prostu, jest. A to my interpretujemy, czy dla nas jest to dobre, czy nie. To tak znany wam jest pewnie przykład szóstki lub dziewiątki rzuconej na podłogę, prawda? Z jednej strony ja będę może widział szóstkę, a ktoś z drugiej strony będzie widział dziewiątkę i możemy się spierać do imentu tak długo i każdy będzie miał rację. Trzeba też dobrze wiedzieć, i to jest udokumentowane w badaniach psychiatrycznych i psychologicznych, że nawet najwięksi złoczyńcy uważają, że słusznie czynią, krzywdząc na przykład innych. Oni mają takie powody w sobie. Człowiek nie byłby w stanie skrzywdzić drugiej osoby, jeśli nie uważałby, że czyni słusznie. Więc też ten drugi człowiek jest w prawdzie. No i trzeci, dochodzimy tutaj do tematu tej całej gry zwanej życiem, bo to jest jakby istotne. No, świat pokazał nam, że jesteśmy oddzieleni, że każdy jest inny, gdzieś tam jest obcą osobą i właściwie to jest naszym wrogiem, bo może nam zabrać terytorium, bo może chcieć nas zdominować, czy coś takiego. No ale jeśli jesteśmy Bogiem, a wiemy, że Bóg jest wszystkim, no to my również w naszym fraktalu, w naszym bąbelku wszechświata, bo każdy z nas nosi swój wszechświat ze sobą i zawsze jest w centrum akcji tego wszechświata, też jesteśmy tylko jedyni, boską energią. I żeby odgrywać różnego typu doświadczenia w naszym życiu, musimy podzielić się na różne osoby, funkcje, na różne sytuacje, na różne scenografie. Tak jak teraz jesteśmy tutaj, no to ja podzieliłem się na was wszystkich, jesteście emanacją mnie samego po to, żebym ja mógł doświadczać takiego kłapania dziobem o moich prawdach, które chcę wam przekazać. Ale jednocześnie wy też stworzyliście mnie i pozostałych uczestników tutaj tego spotkania po to, żebyście tego samego mogli doświadczać. To tak, ja często powołuję się na taką metaforę teatralną, że skoro jestem sam wszystkim, co jest, jestem całą przestrzenią i chciałbym odegrać jakąś sztukę teatralną, to najpierw muszę stworzyć teatr. W tej przestrzeni stwarzam sobie ten teatr i wszystko, co tutaj widzimy, to jest właściwie iluzja. To jest gra wibracji, którą stworzył mój wszechświat, Bóg we mnie, bo ja nie wszystko rozumiem, co tam w środku jest, ale to tak się odbywa. Stworzył po to, żebym ja mógł doświadczać. Tego tak naprawdę nie ma. No wszystkie, nawet Hindusi mówią, że to jest iluzja, to jest maja i to jest nieprawdziwe. Fizyka kwantowa to potwierdza, też jest nieprawdziwe, ale my, nasze umysły, nasze mózgi odbierają to jako coś bardzo prawdziwego, namacalnego, emocjonalnego, bolesnego albo przyjemnego. Te wszystkie rzeczy się odbywają, więc ja, żeby odegrać jakąś sztukę, żeby doświadczyć różnego typu emocji, bo to jest najważniejsze w życiu, muszę najpierw podzielić się najpierw stworzyć sobie scenografię, wymyśleć jakąś historię, scenariusz, a potem podzielić się na aktorów. No więc, żeby sztuka była ciekawa, musi być antagonista i protagonista. No bo bez ciemnego charaktera ta sztuka będzie nudna. No więc jeśli ja się podzieliłem, stworzyłem jakiegoś antagonistę swojego, Schwarzcharaktera, który później przyjdzie i kopnie mnie w tyłek, a ja mu oddam, to znaczy tak jakbym uderzył sam siebie. No ale właśnie na tym polega ta gra, że my zapominamy, czym tak naprawdę jesteśmy. Zapominamy, że te inne istoty, z którymi doświadczamy, przeróżnych gier, są częścią nas samych. Dlatego tak często różni ludzie mówią, że nie warto się mścić, nie warto oceniać, nie warto się złościć na innych ludzi, ponieważ to są posłańcy, którzy przynoszą nam to, co jest nam potrzebne. Jeśli nabierzemy dystansu do naszego życia, do tego, co się wydarza, jeśli zrozumiemy, że te wydarzenia są tylko i wyłącznie po to, żebyśmy zrozumieli, uświadomili sobie pewne zależności międzyludzkie, zobaczyli, jakiego typu to emocje w nas wyzwala, to wtedy jedziemy dalej, nie krzywdząc nikogo ani siebie. Bo zawsze, wchodząc w interakcję z inną osobą,
krzywdzimy nie tą drugą osobę, ale siebie. Oczywiście ta druga część nas, jeśli byśmy weszli w interakcję i się z nią kłócili czy bili, potrzebuje również tego, bo nic się nie dzieje bez przypadku, przez przypadek, wszystko czemuś służy i my tylko nie znamy przyczyn tego, tych wszystkich wydarzeń, jakie mają miejsce w naszym życiu. Często utożsamiamy się z ciałem i myślimy, że o rany to ktoś może nas skrzywdzić. Ktoś może nas skrzywdzić, może nas zabić. Bo zapominamy, że jesteśmy istotami boskimi, które są nieśmiertelne. Nieśmiertelne. To w tych moich opowieściach z zaświatów, z moich śmierci klinicznych, to już też wynikało, że jednak świadomość się nie kończy, że ciało może umrzeć, ale my nadal przez jeszcze jakiś czas mamy wszystkie cechy osoby, która żyła w tym ciele, ponieważ są ciała eteryczne, w których jest pamięć danej osobowości. Więc jeśli to uświadomimy sobie, o tym będę mówił w dalszej części tego wykładu, uświadomimy sobie, jakie mamy moce, jakie są programy, które możemy uwolnić, to uwolnimy się też z okowów świata 3D i będziemy mogli być kreatorami swojego życia. Kreatorami swojego życia zawsze jesteśmy, świadomie lub nieświadomie. Jeśli świadomie kreujemy nasze życie, to wtedy to życie wygląda tak, jak my chcemy. Ale jeśli nie wiemy, jak tym życiem kreować po swojemu, to znaczy, że śpimy i wtedy jaszczur, czyli nazwijmy to system czy pasożyt, który jeszcze króluje w tym świecie, wykorzystuje naszą energię do tego, żebyśmy robili to, czego on sobie życzy. I w ten sposób podtrzymujemy właśnie to więzienie zwane Matrixem. To nie jest ani dobre, ani złe. Po prostu tutaj możemy doświadczać i fajnie by było sobie to zapamiętać, że ten Matrix również jest nam potrzebny. To tak jak i czasami ludzie płacą duże pieniądze, żeby pojechać na 2 tygodnie do szkoły przetrwania. Ciężka kasa i tam właściwie mogą nawet stracić życie. Piją wodę z kałuży, odżywiają się jakąś chubą i innymi rzeczami i też jest im to potrzebne. Więc my jesteśmy w takiej szkole przetrwania, na własne życzenie. Tu nikt nas nie wcisnął, nie jesteśmy wcale za karę, to my sami zdecydowaliśmy doświadczać tak, a nie inaczej. Jeśli oczyścicie się z tych programów, to zrozumiecie, jak ciekawą grę wybraliście. Bo ja rozumiem, też przechodziłem różnego typu właśnie elementy, kiedy, jak wspomniałem, przeklinałem swoje życie, czy bogów, czy tam Bóg wie co jeszcze. A w tej chwili się śmieję i cieszę się bardzo, że żyję w takim świecie, kiedy to mogę bardzo doświadczać bardzo takich ekstremalnych sytuacji. Nadal to, że akurat tu przed wami mówię, to nie znaczy, że nie dotykają mnie jakieś ciężkie emocje, rozczarowania czy kopniaki w tyłek, ale inaczej zupełnie już do nich podchodzę. Jak niedawno miałem, nazwijmy to, taki trudny czas przy rozstaniu z partnerką, to było bardzo ciężkie, ale jak zauważyłem, jak bardzo to mnie wzniosło, oczyściło, oświetliło, to olbrzymia fala wdzięczności i miłości do tej kobiety wypłynęła gdzieś w wszechświat, ponieważ doceniłem, jak bardzo ten cały ból, który wtedy odczuwałem, przetransformował moją duszę, mojego ducha. Więc jeśli to będziemy rozumieli, jeśli będziemy pamiętali, że jesteśmy w grze, że doświadczamy z jakichś powodów, to zupełnie inaczej spojrzymy na te sprawy, które być może nas gdzieś tam zabolą i wtedy wyciągniemy maksimum korzyści. Bo zrozumiane pewne sytuacje, wydarzenia z życia sprawiają, że już do nich nie musimy wracać. Że to już jest temat przerobiony i idziemy na wyższe rejony, a im wyżej jesteśmy, tym mniej jesteśmy dostępni dla jasztura, dla Matrixa, dla niskich energii. No i teraz tak, jesteśmy dziećmi Boga, czy bogami nawet. Ja wiem, że dla wielu osób to już tam gdzieś jakiś strach się na plecach czy z tyłu głowy pojawia. No jak to ja mogę być Bogiem? Tutaj zasuwam na szychtę na 5 rano do fabryki i jaki ja jestem Bóg, jak ja tam zarabiam 3000 miesięcznie albo jeszcze tego nie. No tak nieraz bywa, no ale jesteśmy bogami i też systemy religijne, religie mówią upadłymi. W jaki sposób pojawił się na świecie Lucek, to znaczy Lucyfer, czy tamten. Ja nazywam Boga Bogusiem, a Lucyfera ludzkiem. No bo to też są elementy mnie samego i one są we mnie, nie były gdzieś stworzone na zewnątrz.
Lucek poświęcił się i był ulubionym dzieckiem Boga, nazwijmy to tak według... Ja nazywam to systemami religijnymi, bo nie lubię nazywać tej religii religią akurat. No i on się poświęcił i on zanurkował w przestrzeń, nazwijmy to 3D, w te najniższe światy po to, żeby grać rolę antagonisty. Czy znacie to chyba z tych ciąg religijnych czy nauk religijnych. On niby był strącony, ale tak de facto ja uważam, że on sam się strącił po to, żebyśmy mogli rozgrywać, żeby światło miało kontrapunkt, żeby światło miało cień. No bo cóż, mówią, że życie jest miłością albo brakiem miłości, że jest światłem albo brakiem światła. I praktycznie niczego więcej nie ma. To dopiero różne elementy tego światła, które się podzieliło na przeróżne wibracje, sprawiło, że mamy takie bogactwo form w tym naszym świecie. Ale tak de facto, jakby to wszystko znowu wróciło do źródła, to praktycznie mamy tylko światło, energię, miłość i nic więcej. Jesteśmy w świecie, w którym możemy odgrywać soczyste, ciekawe przygody i o to w tym wszystkim chodzi. Mamy olbrzymie moce, które możemy wykorzystać sobie. I teraz patrzę tutaj na ściągawkę i zaraz będę Wam mówił po kolei. Więc po pierwsze, zawsze macie wybór. Zdarzają się pewne rzeczy, mówiono nam w przeszłości, że pewne rzeczy są nieodwracalne, że jak już coś się stało, to już tak musi być, że tego nie możemy, tamtego nie możemy, dziesiątego nie możemy, że to musimy, tamto musimy i że na przykład nie możemy się odmłodzić, że nie możemy nawet zmartwychwstać, że musimy się zestarzeć, musimy umrzeć, że musimy jeść, musimy pić i tak dalej. To wszystko, jeśli nie chcemy, to może być nieprawdą, bo według wiary dane Wam będzie, więc wszystko, w co uwierzymy, funkcjonuje na naszym świecie i ma nad nami władzę, czy jest prawdą. Ale jako dzieci Boga możemy to wszystko odwrócić i ustanowić swoje własne prawo. Więc mamy wybór. Mamy prawo zgodzić się na coś lub się nie zgodzić. Przypuśćmy, przychodzi jakieś wydarzenie i wydaje nam się od razu, bo świat już zrzuca nas do pozycji jakiegoś małego królika, że jeśli przychodzi, przypuśćmy, ktoś, kto w systemie uważany jest za bardzo silnego, to od razu musimy być przegrani, powinniśmy skulić łeb i przyjąć to, co on nam narzuci. Ale jeśli sobie wyobrazimy, że jesteśmy dzieckiem Boga i spojrzymy na tego typka, który rzekomo przyszedł nas stłamsić czy skrzywdzić, spojrzymy z góry i powiemy akurat bardzo grzecznie i z szacunkiem, że my się z tym nie zgadzamy, to zupełnie możemy odwrócić całą sytuację do góry nogami i wyjść z tego z korzyścią dla siebie. Tylko trzeba o tym wiedzieć. Trzeba o tym wiedzieć i tym łatwiej nam to będzie wychodziło, im mniej ciężkich programów mamy w sobie. Bo często tak jest, że my pewne rzeczy rozumiemy w danym momencie, rozumiemy je bardzo fajnie, później kładziemy się spać i nasze ego, które jest wielkim szkodnikiem, ale też bardzo potrzebnym mechanizmem w naszym życiu, wymazuje gumką, myszką wszystko to, co dzisiaj się nauczyliśmy. I rano się budzimy i nie wiemy już właściwie, co było dnia poprzedniego. Warto nad tym popracować, jeśli chcemy odmienić swoje życie. I warto też wiedzieć, że jednak możemy wszystko, że jeśli te programy wyczyścimy, wywalimy, a przede wszystkim uświadomimy sobie i zrozumiemy, uświadomienie i zrozumienie to są dwie różne rzeczy, bo tutaj rozumiemy poprzez umysł, a uświadomienie poprzez przestrzeń serca. To wtedy będziemy sterowali swoim życiem. Mówią, że na tym świecie są rzeczy święte i paskudne, że jest sakrum i profanum. A ja uważam, że nie ma profanum. Wszystko jest sakrum. Bo gdyby nie było sakrum, gdyby profanum, nie moglibyśmy doświadczać. Bo znowu, tak jak mówiłem, zanurkowałem w ten świat, tak uważam, po to, żeby doświadczać ekstremalnych sytuacji, bardzo soczystych, kontrastowych, silnych, po to, żeby to życie miało smak i żeby było ciekawe, dla mnie przynajmniej. Inni może mają takie łagodniejsze podejście do tych tematów. Więc jeśli ja uważałbym, że te wszystkie ciemne strony życia są profanum, to wchodzę w poczucie winy, poczucie wstydu i jestem na najniższych poziomach mapy Hawkinsa.
O tym też za chwilę troszeczkę powiem. Na razie to taka rozgrzewka, bo później przejdziemy do bardziej usystematyzowanych tematów, ale wiemy o tym, że, o właśnie, może wejdę teraz na mapę Hawkinsa. Od odwagi w górę, czyli tu jest 200 punktów na mapie Hawkinsa, mamy boskość, to jest światło. Tutaj poniżej 200 do wstydu, to jest królestwo ludzka. Tutaj jest ciemność, cierpienie, ból, zniewolenie i strach. Między tymi światami nasza świadomość funkcjonuje i doświadcza. Jesteśmy istotami boskimi, w związku z tym funkcjonujemy na wielu poziomach. To nie jest tak, że tylko jesteśmy na przykład na mamy ochotę, czy że tylko się cieszymy, bo możemy się bać i cieszyć jednocześnie. To tak jak niektórzy oglądają horrory. Z jednej strony to ich fascynuje, ale z drugiej strony się boją. Więc to już jakby pokazuje, że jesteśmy co najmniej wtedy na dwóch poziomach różnych. Świetlistym i tym ciemnym. Tu wszystko jest zniewoleniem i oddawaniem energii komuś innemu. Tu jest wolnością, radością i miłością. Ale żeby w ogóle wejść na te wyższe rejony, trzeba po pierwsze mieć odwagę, a po drugie być wolnym. Bez odwagi nie ma wolności. Ludzie najbardziej w tej chwili, w tych dzisiejszych czasach boją się wolności. To jest coś, co przeraża prawie wszystkich. I dobrze, żebyśmy się z tym tematem zmierzyli, ponieważ bez wolności wewnętrznej, czyli bez wolności dla samych siebie i wolności dla innych, nie będziemy mogli niczego zrobić. Nie będziemy mogli dotrzeć do nowej ziemi, o której tak dużo się teraz mówi. Tu wejdę na przestrzeń wariantów. Jest takim podstawowym według Zelanda stwierdzeniem, takim dogmatem jest powiedzenie, że bądź sobą i innym pozwól być sobą. I dopiero wtedy możesz wpływać na swoje życie według swojego widzimisię, swoich chęci. Tutaj narysowałem takiego człowieka i to są linie czasowe. Linie czasowe, na której są potencjały, punkty zwrotne i potencjały. To jest przestrzeń wariantów. Czyli nasza rzeczywistość to tak jakby program komputerowy, w którym wszystkie warianty, które możemy sobie wyobrazić, już są zapisane. One są w formie takich ziarenek, jeszcze nie uaktywnionych, ale one już tam są. Nie ma rzeczy niemożliwej. Jeśli możemy coś sobie wyobrazić, to znaczy, że na pewno możemy to zrealizować. Ponieważ nie bylibyśmy w stanie sobie wyobrazić jakiejś rzeczy, jeśli byłaby nie do zrealizowania. I możemy sobie na przykład wymyśleć, że jesteśmy prezesem wielkiej firmy, a skończyliśmy tylko podstawówkę. To nie ma większego znaczenia. Po prostu jeśli w to bardzo uwierzymy, to i wiemy jak to zrobić, uruchamiamy, przypuśćmy, taki zalążek tego, że jesteśmy prezesem wielkiej firmy i ta firma przychodzi do nas. Ona nie ma innego wyjścia, musi się zrealizować, ponieważ jesteśmy bogami i mamy moc kreacji, która odbywa się w sobie. Wszystko, co sobie jesteśmy w stanie wyobrazić, jest do zrealizowania. Ja często mówię, że mam takie motto, że nie umiem, ale lubię. Bo jeśli coś mnie fascynuje i chciałbym to zrealizować, to nie patrzę na to, czy akurat mogę, czy mam na to pieniądze, czy to się uda, czy się nie uda, czy jest możliwe, czy niemożliwe. Zaczynam działać i nawet jeśli czegoś nie umiem, to szybko się nauczę. Szybko pojawią się ludzie, którzy mnie czegoś nauczą i wprowadzą mnie na następne ścieżki, które doprowadzą mnie do celu. A tak naprawdę to cel przyjdzie do mnie. Bo jesteśmy nieruchomym wędrowcem. W naszej rzeczywistości nie ma czasu ani przestrzeni. Wszystko odbywa się tu i teraz. I tutaj też będzie ważny element tego tu i teraz, to w następnej części wam opowiem, że i skoro nie ma przestrzeni, to my nigdzie w tej przestrzeni się nie poruszamy. To przestrzeń przychodzi do nas. Tak jakbyśmy siedzieli na widowni kina, na ekranie pojawia się obraz naszego życia i nam się wydaje, że my jedziemy czy idziemy, ale tak de facto ten obraz do nas się przybliża. I wszystkie wydarzenia to my przyciągamy do siebie. To my nie idziemy, nie zdobywamy, nie dochodzimy do pewnych rzeczy. To te wydarzenia same do nas dochodzą. I tak samo czas jest konstruktem myślowym, ten czas linearny, który tu mamy w kalendarzu.
Jeśli to wiemy, to będziemy starali się jak najczęściej bywać w teraz, która jest miejscem kreacji, która jest wszystkim, co jest.